3-4. Witam Państwa wieczorem w sobotę 20 lipca. Czas na podsumowanie wydarzeń, a było ich dzisiaj dość sporo. Zaczynamy podobnie jak wczoraj od Mistrzostw Europy w kategoriach młodzieżowych, które odbywają się w holenderskim Kronenbergu. Z wielkimi nadziejami oglądaliśmy rywalizację drugiego nawrotu finału w kategorii dzieci. Przypomnę, że polskie Amazonki przystąpiły do tego finału z wynikiem 0 punktów karnych. No niestety rozpoczęło się nie najlepiej. Iga Chojowska na koniu VAR miała 12 punktów karnych i wiedzieliśmy, że ten wynik będzie trzeba wziąć w nawias. Helena Gola na koniu Carbonara MK, na której jeździł kiedyś Mściwo i Kiecoń, nie ustrzegła się błędu na przeszkodzie numer 2. Tam miała zatrzymanie, ale wielkie, wielkie brawa dla Amazonki Podkowy Gruszczyn, bo potrafiła opanować nerwy. Dalej pojechała do końca, no i można do końca na zero. I można powiedzieć, że też miała trochę szczęścia, że przy tym zatrzymaniu była rozbudowa przeszkody, bo to zawsze lepiej, kiedy ma się 6 sekund karnych, niż najeżdża się jeszcze raz na przeszkodę, bo traci się wtedy więcej. Skończyło się z wynikiem 4 plus 2 za czas, razem 6 punktów karnych, no i było wiadomo, że ten wynik będzie liczył się dla naszej reprezentacji. Nie zawiodła Paulina Słoniec, na doświadczonej Kleine Lady. Ta Amazonka już 2 lata z powodzeniem startuje w kategorii dzieci, dzisiaj na zero, a więc były szanse w tym momencie na medal. Alicja Kosmol, jedna przypadkowa zrzutka na koniu Clearwater, 4 punkty karne. Ostatecznie nasz zespół kończy z wynikiem 10 punktów karnych. Nie krył zadowolenia, ale jednocześnie troszkę rozczarowania trener Tomasz Włodarski. Ja myślę, że ten wynik należy uznać za bardzo udany. Czwarte miejsce wygrywa zespół Wielkiej Brytanii z wynikiem 0. Na drugim miejscu Belgia, która przystąpiła z wynikiem 8 punktów karnych, i ten wynik dowozi do końca. Ale srebro zdobywa po rozgrywce z Hiszpanią dzisiaj, która miała 8 punktów karnych. No, patrzymy, gdyby nie jedna zrzutka, to nasi bez rozgrywki mieliby miejsce drugie i srebrny medal. Ale, tak jak mówiłem, tak czy inaczej, doskonała podstawa naszych młodych Amazonek, które aż 3 przystąpią do jutrzejszego finału, a więc kolejny sukces, 3 polskie pary w finale. Niestety żadna nie ma zera, to zero zachowują i zachowuje 7 par, a Helena Gola będzie miała 6. Z lepszym wynikiem do tego finału przystąpią Paulina Słoniec i Alicja Kosmol, które mają po 4 punkty karne. Czy jest szansa na medal? No, będzie trudno przy 7 zerowych, ale to tylko sport. Z czwórką też może się okazać, że będzie można przystąpić do walki w rozgrywce, może o medal brązowy, ale tak jak mówię, to będzie bardzo trudne. Dziś rozegrano w Kronenbergu finał w kategorii juniorów. W tym finale startował Patryk Skrzyczyński na koniu Jericho. Jego wynik, pierwszy nawrót, to 8 punktów karnych. W drugim nawrocie Patryk miał jedną zrzutkę i patrzymy na klasyfikację generalną, indywidualną. Patryk kończy te zmagania na miejscu 24 z wynikiem 18:01. Medal złoty zdobywa para z Hiszpanii, Olivia Alvarez Garcia na koniu Quaskin Tak. Miejsce drugie zajmuje Tejmen Vos na koniu Cadillac Zetto Holender, którego doskonale znamy i tata, i dziadka w Polsce, bo Robert Vos wielokrotnie startował i na Kawaliadzie w Poznaniu, i na Forfule na Poznańskiej Woli, a z kolei jego dziadek Marinos Vos to gospodarz toru, znany gospodarz toru, który przed laty stawiał w Jaszkowie Mistrzostwa Europy Pony. Miejsce trzecie Ewencina z Francji na koniu Bacchus di Écamez. To wyniki juniorów. Jutro 2 finały poza dziećmi. Wystartują jeszcze w finale młodzi jeźdźcy. Przypomnę, bo mówiliśmy o tym wczoraj, do tego finału w kategorii młodych jeźdźców awansowała Natalia Sydow. Także jakbyśmy podsumowali, to w sumie tych finalistów indywidualnych mamy w tegorocznych mistrzostwach aż 5. Za granicą zawody Global Champions Tour.
W Riesenbecku dziś dwa konkursy zaliczane do Global Champions League. Oczywiście najpierw klasyfikowane indywidualnie. I tak już patrzę na wyniki. Mamy, zaraz, momencie, chwileczkę, proszę zaczekać. Muszę sobie otworzyć te wyniki, jak zwykle przez portal Tylko Skoki. Tam są bardzo poręczne linki. Pierwszy konkurs zwykły, 1,55 m, wygrywa reprezentant Niemiec, 10. zawodnik światowego rankingu Richard Vogel na koniu Capano Balube po ogierze Szaman. Drugi konkurs dzisiaj rozegrany, też liczący się do klasyfikacji Global Champions League, wygrywa też reprezentant Niemiec David Will na koniu Zinedine, po ogierze Zinedine, ale do wiele tych dobrych Zinedinów chodzi w tej chwili. Wysokie konkursy, wielokrotnie już o tym mówiliśmy. Po Zinedinie jest Kathmandu Marka Wacławika. A jak przedstawia się klasyfikacja Global Champions League? Wygrywa zespół Kansas Stars z wynikiem 0 punktów karnych. Jedyna drużyna, która to 0 dzisiaj dowiozła do końca, w składzie Sophie Hinters i Katrin Eckermann. Co ciekawie, obydwie Amazonki wymieniły konie pomiędzy konkursami, no to na pewno dało przewagę. Na miejscu drugim Rome Gladiators, a na trzecim miejscu reprezentanci gospodarzy Riesenbank International, a w składzie tego zespołu dwóch zawodników powołanych do startu na Igrzyska Olimpijskie, Christian Kukuk i Filip Weishaupt. Tyle o Riesenbecku. Teraz czas na krajowe podwórko. Zawody ogólnopolskie w Olszy. Dziś konkurs dużej rundy wygrywa trzykrotny mistrz Polski Wojciech Wojcianiec, który w tej chwili w barwach klubu Cortina Kaczenice coraz lepiej radzi sobie na koniu Alien Zingaleriani, też po Zinedine, a więc kolejny temat Zinedina. Na miejscu drugim myślę, że duży sukces w dużej rundzie Iwony Sidowskiej z Wrocławskiego Klubu Jeździeckiego, która dosiadała konia Novante Literrain po ogierze Epsilar. I tylko te dwie pary w konkursie dwufazowym miały obydwie fazy bezbłędnie. Na miejscu trzecim Emilia Pietrzak na koniu Safora MZ. To para, która tych sukcesów w dużych rundach ostatnio odnosi bardzo dużo. Warto wspomnieć o młodych koniach, bo coraz bliżej i sportowy czempionat Polski Młodych Koni i Mistrzostwa Polski Młodych Koni w Strzegomiu. Dziś rywalizacje w Olszy zakończyły konie czteroletnie i te klasyfikacje po 2 dniach wygrywa Monsieur Bois, wyhodowany i będący własnością pana Stefana Kierznowskiego, a konia tego tak dobrze zaprezentował Waldemar Rogowski. Drugie zawody ogólnopolskie to Warka, konkurs dużej rundy, dziś rozegrany jako dwufazowy specjalny. Wygrywa Łukasz Brzuska na koniu Jarnilla VDL. Miejsce drugie Klaudia Siarkiewicz na doświadczonym koniu Jackpot B, który z powodzeniem startuje przecież w konkursach zaliczanych do światowego rankingu. I trzecie zero, bo tylko były 3 zera, zalicza Julia Ostrowska na koniu Remember Me Van Gotzel Boss. I tutaj też spójrzmy na konie czteroletnie, bo też one zakończyły rywalizację i najlepszym czterolatkiem okazuje się na tej imprezie dosiadany przez Tomasza Zelka koń Campari, należący do pani Aleksandry Piwowarczyk. Bogusławiec, ale jeszcze wrócę, bo frekwencja w kwalifikacjach do Mistrzostw Polski Młodych Koni jak na razie nie napawa optymizmem. W Warce tylko 4 konie, 10 startowało w czterolatkach w Olszy. Młode konie mieliśmy też w Bogusławicach, ale zacznijmy Bogusławice od
zawodów z cyklu Polskiej Ligi Jeździeckiej, bo dziś tam odbyły się dwa konkursy zaliczane do tego cyklu. Najpierw runda młodzieżowa, w której wystartowało 9 par. Wygrywa Wiktoria Stanisławczyk z Tuszyńskiego Klubu Jeździeckiego Garbówek na koniu Mister W. Po rozgrywce, bo to są konkursy zaliczane do światowego rankingu, na miejscu drugim Oliwia Stanisławczyk, prawdopodobnie siostra, chociaż tego nie wiem, na koniu Awa Zambezi. Dwie pary w rozgrywce, na miejscu trzecim z najlepszym czasem wśród czurkowych Karmela Wolniewicz, Amazonka bez przynależności klubowej na koniu Cass Queen. Drugi z konkursów zaliczanych do Polskiej Ligi Jeździeckiej to kategoria Open, nowa kategoria, i tutaj też wygrywa Oliwia Stanisławczyk, tym razem na koniu El Tigre, na miejscu drugim Monika Gierlach z JKS Pogórze, na koniu Kendra, trzecia Wiktoria Dżugaj, na koniu Czech Race F, to para klubu jeździeckiego Jumping Team Brinica. Szymon Bula na miejscu czwartym. Cztery pary dostały się do rozgrywki. Tutaj w Bogusławicach klasyfikacje młodych koni zakończyły konie pięcioletnie. Też niezbyt liczna obsada koni pięcioletnich. I klasyfikację tej rundy wygrywa Adrianna Ostrowska na koniu King of My Castle, koń po ogierze Imequil od matki Karoli BS po Kananie. Koń należy do stada ogierów w Bogusławicach. Bez większego znaczenia, bo jeśli chodzi o kwalifikacje, to i tak te konie się troszkę inaczej kwalifikują, ale finał, jeśli już mówimy dzisiaj o młodych koniach, to finał rundy koni sześcioletnich rozgrywany jako dwufazowy wygrywa Bona i RW pod Antoniną Majewską. To klacz zapisana do AES-u. Należy do pana Rafała Piszczka po ogierze Orlando, a hodowcą tego konia jest doskonale wszystkim znany trener Rudiger Wasibauer. Szanowni Państwo, to wszystko w dzisiejszym podsumowaniu. Jutro konkursy Grand Prix zawodów ogólnopolskich, jutro Global Champions Tour Grand Prix w Riesenbecku, jutro dwa finały w kategorii dzieci i młodych jeźdźców na młodzieżowych mistrzostwach Europy w Kronenbergu.